Witam moi drodzy w drugiej części lekcji o modalach do wyciągania wniosków. W drugiej części robimy przeszłość. W pierwszej części, link macie u góry i na końcu tego filmiku, mówiliśmy o teraźniejszości i przyszłości. Koniecznie oglądajcie też tamte odcinki. Dziś przeszłość, wyciąganie wniosku. Zaczniemy od przeszłości prostej. Dlaczego prostej? Bo jak będziemy na 100% pewni, powiemy coś czasem prostym, a nie ciągłym. Czyli przykładowo pytanie brzmi: Where did he go yesterday? Gdzie on wczoraj poszedł? Jeśli jestem na 100% pewny, powiem w czasie prostym. He went to the theater. Poszedł do teatru. To jest 100%. A teraz ja nie wiem, czy na 100%. Zaczynam przypuszczać, wyciągać wnioski. On musiał pójść do teatru. Jestem dość mocno przekonany, 95% pewności, czyli używam modala. I teraz modal do wyciągania wniosków w przeszłości prostej, czyli w tej, gdzie normalnie bym powiedział coś czasem prostym, gdybym był na 100% przekonany, używamy taką konstrukcję. Modal plus have plus trzecia forma lub ed. Czyli he must have gone, trzecia forma, to the theater. Tylko mała uwaga co do wymowy. Nie czytamy tego must have, tylko skracamy ev. Must have. He must have gone to the theater. 95%. A jeśli jestem mniej przekonany, używam modala could lub may. Około 50% przekonania. He could have, ale czytam could have. He could have gone to the theater. Czyli znowu modal plus have plus trzecia forma. Modal plus have plus trzecia forma lub ed, jeśli regularny. I najsłabsza nasza pewność, być może, nie mam zielonego pojęcia, może. He might have gone to the theater. Czyli wiesz co, nie wiem, naprawdę nie wiem, może poszedł do teatru? I to samo, co mówiliśmy w pierwszej części, czyli w modalach w teraźniejszości, w tych twierdzeniach do wyciągania wniosku nie używaliśmy czasownika can, uwaga. Natomiast tam używaliśmy w przeczeniach i tu też. I też trzymam się zasady modal plus have plus trzecia forma. Czyli he can't have gone to the theater because he is at work now. On nie mógł iść do teatru, bo teraz jest w pracy. I teraz, mimo że jest przeszłość, używamy can, tylko że w przeszłości can't. Możemy tak powiedzieć. Możemy też zrobić typowym modalem do przeszłości, czyli could. He couldn't have gone to the theater yesterday because he was at work. Tylko jest właśnie ta drobna różnica. On jest w pracy, on był w pracy. Oba znaczą, on nie mógł iść do teatru. Tylko jaka jest różnica? Że tu jest związek z teraźniejszością. Nie mógł iść do teatru, bo jest teraz w pracy. A tutaj nie mógł iść do teatru wczoraj, bo był w pracy. Czyli tu nie ma związku z teraźniejszością. To jest coś takiego jakby różnica między present perfect, związek z teraźniejszością, a simple past. Czyli jak jest ta przeszłość zupełnie zamknięta, wczoraj, przedwczoraj, miesiąc temu, raczej używamy couldn't. Natomiast jak jest przeszłość ze związkiem, to raczej can't. Chociaż tak naprawdę w przeróżnych testach uznaje się obie odpowiedzi i ludzie się specjalnie nie przejmują tą różnicą. Czyli generalnie stosujecie i can't, i couldn't i się tym nie przejmujecie. Ale fachowo to wygląda tak. Do tych modali w przeszłej formie używamy też should. I też modal plus have plus trzecia forma. You should have gone to the theater. Powinieneś był iść do teatru. Taka forma wyrzutu. Lub you shouldn't have called her a fool. Nie powinieneś był nazwać jej głupkiem. Też forma wyrzutu. You could have told me the truth. Tym razem przez could. Mogłeś mi powiedzieć prawdę. Też forma jakby wyrzutu. I taki jeszcze przykład. Where did you go? Przepraszam, why did you go there? Dlaczego tam poszedłeś? You might have killed yourself. Mogłeś się zabić. Wiadomo, że nie zginął, ale w jakiś tam 30%, bo najsłabszy modal might, mogłeś zginąć. Modal plus have plus trzecia forma lub ed. Tu mamy regularny, czyli ed. I na koniec jeszcze taki przykład. Why was she late for work? Dlaczego się spóźniła do pracy? Przypominam, że Anglicy się nie spóźniają, tylko są, tu akurat byli spóźnieni. O tym mówiliśmy w innym filmiku. Żeby tego nie mylić, link macie u góry. Czyli dlaczego się spóźniła? She must have missed the train. Ona musiała się spóźnić na pociąg.
Albo możemy przeczyć: She may not have caught the train. Być może nie złapała pociągu, bo pociąg można złapać po angielsku. My powiemy pewnie: nie wsiadła do pociągu. I modale do wyciągania wniosków w przeszłości, ale wersja ciągła. Dlaczego to nazwałem wersja ciągła? Gdyż jak będziemy na 100% pewni, Anglik coś powie czasem ciągłym. He was repairing his car. On naprawiał, bo przeszły ciągły past continuous to jest niedokonany. Nie naprawił, tylko naprawiał samochód. A dlaczego ktoś tak odpowiedział? Bo padło pytanie, what was he doing, też w ciągłym. Czyli nie co zrobił, tylko też co robił. Co robił o 6 wczoraj? I znowu, jeśli jestem na 100% przekonany, że naprawiał samochód, to stwierdzam fakt czasem. He was repairing his car. Natomiast jeśli ja nie wiem i zaczynam przypuszczać, to znowu stosuję naszą gradację. Najsilniejsze must, could, may i najsłabsze might. Tylko tym razem wersja ciągła. Dlaczego wersja ciągła? Bo normalnie byłby czas ciągły. A konstrukcja wersji ciągłej, modala do wyciągania wniosków w przeszłości, to modal plus have been plus czasownik z ingiem. Czyli he must have been plus ing repairing. He must have, znowu skracamy, nie must have, tylko must have. He must have been repairing his car. Albo mniejsze prawdopodobieństwo, być może naprawiał samochód. He could have been repairing his car. Albo he may have. Albo najsłabsze, czyli znowu, wiesz co, nie mam zielonego pojęcia, może naprawiał samochód. He might have been repairing his car. Znowu nie wyciągamy nigdzie tu wniosków za pomocą can, ale w przeczeniu mamy can't albo couldn't. To, co mówiliśmy przed chwilą w wersji prostej. Tylko tu jest ciągła, czyli have been i ing. It can't have been raining. Czyli na 95% nie padało. My powiemy, wiesz co, no nie mogło padać, bo przecież wszystko było suche. Albo couldn't have been raining. I jeszcze wam pokażę should w wersji ciągłej, czyli znowu też krytyka. You shouldn't have been playing computer games, gry z jadłem S, for 3 hours. Czyli nie powinieneś był grać, nie zagrać, tylko grać. Nie powinieneś był grać w gry komputerowe przez 3 godziny. I na koniec jeszcze takie przykłady na modal wersji ciągłej. Why didn't you answer my phone? Dlaczego nie odebrałeś mojego telefonu? I znowu, jakby był na 100% pewny, powiedziałby to czasem ciągłym. I was taking a shower. Brałem prysznic wtedy. Nie wziąłem, tylko brałem wtedy, jak dzwonił telefon. Albo on sam nie wie, czemu nie odebrał i zaczyna przypuszczać najmocniej. I must have been taking a shower. Na pewno brałem prysznic. Albo I may have been taking a shower. Wiesz co? Być może brałem prysznic. Albo przez could. I could have been taking a shower. Albo modal z najmniejszym prawdopodobieństwem, czyli might. I might have been taking a shower. Czyli, wiesz co? No nie wiem, czemu nie odebrałem. Może brałem prysznic. 30% prawdopodobieństwa. I to tyle. Pamiętajcie, żeby oglądać jeszcze pierwszy odcinek, czyli modale do wyciągania wniosków w teraźniejszości i przyszłości.